witam ponownie. Dzisiaj pomyślałem, że będziemy rozmawiać o panelu edytora tak naprawdę. Chodzi o to, żeby zrozumieć i ułatwić sobie życie. Jesteśmy w edytuj, edycja, edit tape component. Kiedy sobie tutaj karta zawiera bibliotekę, oś czasu, która nam pokazuje to, co nam tutaj się dzieje na, tak naprawdę oś czasu, inaczej nazywają timeline, tak naprawdę. A tu mamy tak, ten główny edytor. Oś czasu, na której coś tworzymy, dokładamy. I OK. Źródło. To źródło to mam tu. Tu jak będę ruszał, to mi pokazuje oś. Kiedy pstrykam, to mamy wizerunek tego, co w bibliotece możemy. Tu mamy zdjęcie, może jakieś inne. O, tutaj mamy oś źródło, tak, co tam. OK, wracamy do osi. Teraz tak, obraz w obrazie mamy. Tutaj możemy sobie skalować to, co nas interesuje. Nawet trochę za dużo. Tak. Tu możemy sobie też całe powiększać, ustawiać, akceptować. Zamykamy. Tu kadrujemy. Myślę, że to jest na tyle jasna sprawa. Teraz jak mamy tutaj, więc tak jak mamy tu wszystkie elementy, tutaj pokazuję, co tam robiłem, tak? Jakiś sobie tam step by step. I stąd efekty przerzucamy. Więc edytor pozwala na dostęp i edytować właściwości tak naprawdę aktualnych nośników. Mamy bibliotekę, mamy źródło, jak wybieramy, tutaj mamy przejścia. To i tak, trochę ktoś tu producent pomyślał, no ale nieźle za tą kwotę. OK. Co by tu jeszcze? Oś czasu. Przesuwamy na pasku na dole, widzimy, kiedy tu zegareczek mi się pokaże, mogę cały element sobie ściągnąć. Tak, to jedno mamy, drugie powiedziane. Kiedy zaznaczamy sobie tu, możemy sobie ściągać. I teraz mamy ścieżki dźwiękowe. Jest taki elemencik, wyświetl mikser audio. Widzicie? Kiedy nacisnę, tu nacisnę sobie, mogę sobie głośniej, ciszej robić. Możemy całość przejeżdżać. Więc znaczkę. O, na przykład coś takiego mamy. O, i tu mamy głośniej, tak? I możemy tu lewo, prawo, środek sobie szukać. Tu mamy dokładanie, resetowanie klatek kluczowych. Tu mamy, tak. Tu mamy efekt. Mamy efekt. I redaktor mi na przykład szedł. Widzicie, mamy poziomo ruch. Mam ruch taki. Tutaj jestem. Mogę sobie tak zrobić. I mi od razu. Uciekło. Weszło, wyszło. Jeśli chcemy, usuń i OK. Wyzerować. Mamy pole zero. Możemy wszystko wyzerować i nic nie ma. To tak, mamy redaktor. Dokładanie. Może tak na szybko. Biblioteka.
Włożymy na przykład coś tam. A na przykład napis. Przekładamy. Możemy sobie przesunąć. Napisy możemy. Tutaj mamy przesuwanie. Nie wiem, jakby to nazywać. Kursora. Osi. Może w ten sposób. Dobrze. Prawy przycisk. Edytuj tytuł. Standard. Mamy kolory. Edycja. Żebyśmy widzieli, co edytujemy. I love Marian. Może pani go kochać. Na przykład. I tu zmieniamy sobie na przykład. Coś tam. Kolor. Wypełnienie. OK. Musi wyrenderować. Będzie tam renderuje te napisy. To tak na szybciach. Szybka. Chcę na razie pokazać wam, co możemy. Więc przesuwamy. Widzimy. Możemy włączyć, wyłączyć. Efekt, bo mi tutaj. O. Powiększamy. To też zmniejszymy. Możemy dokładać tutaj do stosu pasek narzędzi, ale prawym nad tym wstaw nową ścieżkę nad. Proszę bardzo. Tniemy. Możemy jeszcze tak jak tu. Odłącz audio. Pyk. Mam zaznaczone takie coś. Podziel klip. To czy skrót. N. Zaznaczamy. Tyk. Cokolwiek robimy, trzeba podświetlić. Więc jak już mamy ulubione tematy FX, efekty artystyczne, powiedzmy, mamy, tak? Jakiś efekt artystyczny. Zobaczmy, co nam pokaże. Na razie zarenderuję. Możemy przyciszyć jakoś. Jest przycisk. Wyłączyłem. Przyciszam. Jakieś mamy tu zanikanie. No wyłącz. OK. To było zanikanie. No i dalej płynie I love you baby. OK. Myślę, że na dzisiaj tyle wystarczy. Możecie sobie powtarzać. Dziękuję. Pozdrawiam.